Dobry wieczór. W tę ostatnią sierpniową noc wita Państwa Maciej Strug w programie Republika Wieczór. Sprawdźmy, jakie tematy przed nami. Małymi kroczkami do celu. Koalicja 13 grudnia i posłuszne jej instytucje państwa realizują znany ze wschodu plan walki z opozycją. Państwowa Komisja Wyborcza odebrała Prawu i Sprawiedliwości ponad 50 milionów złotych. Nienawiść, hejt, nagonka. Tak można podsumować współorganizowany przez Rafała Trzaskowskiego kampus Polska Przyszłości. A podobno czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. W Sulejowie trwa 10. nadzwyczajny zjazd klubów Gazety Polskiej. To wyjątkowe wydarzenie, które przyciągnęło w jedno miejsce polskich patriotów zrzeszonych w rozsianych po całym świecie klubach. Konserwatywna strona sceny politycznej nie ma wątpliwości, że Państwowa Komisja Wyborcza była poddawana bezprawnym naciskom przez polityków koalicji 13 grudnia. PKW zakwestionowała sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości, co skutkuje odebraniem partii łącznie ponad 50 milionów złotych. To jednak nie koniec sprawy. Formacja Jarosława Kaczyńskiego nie zamierza składać broni i odwoła się od decyzji PKW do Sądu Najwyższego. Staram się nie nadużywać słów. Były premier Mateusz Morawiecki nie ma żadnych wątpliwości, że naciski na PKW w sprawie odebrania subwencji PiS były politycznym rozkazem i nazywa rzecz po imieniu. Jest to absolutnie polityczna decyzja, polityczny werdykt na wyłączną decyzję, dyspozycję, rozkaz można powiedzieć premiera Tuska. Pamiętamy przecież, jak on groził właśnie poprzez takie zawoalowane słowa członkom PKW, aby pamiętali, jaka ta decyzja musi być podjęta. Choć Donald Tusk zarzekał się na konferencji w komfortowych warunkach bez udziału Republiki, że nie było żadnych nacisków na Państwową Komisję Wyborczą w sprawie sprawozdania finansowego i subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie sugerowaliśmy w żadnej chwili jakichś konkretnych decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Całkiem przypadkowo, podczas niby apolitycznego kampusu Trzaskowskiego, duet Joński-Szczerba zorganizował przedstawienie z jawnym apelem do PKW. Chcemy się zwrócić do przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej. Całkiem przypadkowo Roman Giertych, raczej nie trzymający się od Tuska z daleka, na swoim kanale YouTube wzywał. Apeluję do PKW. By na chwilę przed wydaniem decyzji zorganizować konferencję i znów apelować. Apelujemy do Państwowej Komisji Wyborczej. I popełniać internetowe wpisy, brzmiące bardzo wprost. Każda decyzja PKW, która będzie inna niż maksymalny wymiar kary dla PiS, będzie złamaniem prawa. Naciski goniły naciski, co nawet profesor Matczak, którego trudno podejrzewać o sympatyzowanie z PiS-em, wypunktował w swoich mediach społecznościowych. Hej, silni razem, mam poważne pytanie. Dzisiaj PKW zdecydowała, że PiS nielegalnie wydawał pieniądze na kampanię. Wczoraj poseł koalicji rządzącej Roman Giertych wywierał na nich nacisk, żeby podjęli taką decyzję. Na ostatniej prostej przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, zapowiadającego posiedzenie przed podjęciem decyzji w sprawie PiS, otoczyła całkiem przypadkowa grupa aktywistów koalicji 13 grudnia, eksponująca sugestywne napisy o jedynej słusznej decyzji. W efekcie zostaliśmy jako Państwowa Komisja Wyborcza, jako Krajowe Biuro Wyborcze, zasypani pismami, gdyż każde ministerstwo i każdy poseł, czy nawet europoseł, poczuł się zobowiązany do przesłania pism liczących często kilkadziesiąt stron i to bez żądania czy też wniosku Państwowej Komisji Wyborczej, jak wskazują przepisy kodeksu wyborczego. Decyzję PKW o odcięciu paliwa dla największej partii opozycyjnej Donald Tusk przyjął z zadowoleniem i na konferencji bez Republiki nauczał o standardach. Nie jest oczywiście rolą przedstawicieli władzy wykonawczej odnosić się do wyroków ciał, które powinny być wolne i są wolne od presji politycznej. By po czasie jednak pokusić się o naganę niepokornych członków komisji. Problemem są ci, którzy wbrew tak oczywistym dowodom nadal raczej myślą o tym, jak chronić swoich politycznych patronów. Były minister edukacji nie ma wątpliwości, że polityczny spektakl i długotrwałe wywieranie nacisku na PKW było pogwałceniem zasad praworządności. Odroczenie posiedzenia w sprawie finansów dla opozycji było czasem na polityczne igrzyska. Przed wami premier Donald Tusk oraz prezydent Rafał Trzaskowski. Oni zostawili PiS niezgodnie z prawem i niezgodnie z zasadą pluralizmu politycznego na kolejny miesiąc.
nas, po to, żeby dać tamtym możliwość urządzania sobie happeningów jak tym dwóm Sherlockom, prawda, na kampusie Polska, Jońskiemu i Szczerbie, pożal się Boże. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada odwołanie od decyzji PKW do Sądu Najwyższego, choć jak zauważa prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, okoliczności są wyjątkowe. W tej chwili można powiedzieć o tym, że w Polsce prawo, w tym konstytucja, przestały obowiązywać. Niezależnie politycy partii zainicjowali zbiórkę środków na działalność największej frakcji opozycyjnej w Polsce i apelują do wyborców o wpłaty. Michał Solarz, Republika. O decyzji Państwowej Komisji Wyborczej dyskutowano dzisiaj w Sulejowie w programie Gość Dzisiaj. Ministrowie rządu Donalda Tuska przecież mówili wprost, przesyłali te dokumenty po terminie, zlekceważono opinię niezależnego biegłego rewidenta, inaczej potraktowano sprawozdania finansowe Prawa i Sprawiedliwości i innych partii politycznych. Mówiono o tym bez skrępowania, mówił o tym na przykład Ryszard Kalisz, bez skrępowania, że inaczej traktują Prawo i Sprawiedliwość niż inne partie polityczne. No, cel jest taki, Donald Tusk za wszelką cenę chce wygrać przyszłoroczne wybory prezydenckie, żeby domknąć system, żeby podwyższyć w konsekwencji wiek emerytalny, żeby w konsekwencji spowodować wepchnięcie Polski do strefy euro, żeby w konsekwencji spowodować demoralizację dzieci w szkołach poprzez ideologię LGBT, którą chcą właśnie zasać z zachodu Europy, żeby na głowę nam zwalić migrantów z paktem migracyjnym, który też jest czymś, co niczym siekiera czy miecz wisi nad polskimi głowami. Temu należy się oprzeć i temu opiera się Prawo i Sprawiedliwość. Ale jeszcze raz to podkreślam, my się nie poddajemy i dzięki wsparciu ludzi dobrej woli poradzimy sobie. Poradzimy sobie, ale bardzo proszę o takie wsparcie. W rządzie trwa spór o tak zwany kredyt 0%. Niektórzy ministrowie zapewniają, że program nie będzie wprowadzony. Premier mówi co innego. To kolejny przykład chaosu komunikacyjnego i niemocy rządzącej koalicji, która nie wprowadza reform obiecanych w kampanii. Rządzący od miesięcy próbują wmówić Polakom, że nie realizują programu, bo przeszkadza im prezydent. W rzeczywistości większość ustaw upada, zanim zdąży trafić na biurko Andrzeja Dudy. Trudność z dostępem do mieszkań to jeden z największych problemów Polaków. Rozwiązaniem miało być obiecane w trakcie kampanii wyborczej przez Donalda Tuska wprowadzenie kredytu 0%. Odpowiedni zapis znalazł się nawet w owianych legendą 100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów. Wprowadzimy kredyt z oprocentowaniem 0% na zakup pierwszego mieszkania. Jak w przypadku niemal wszystkich innych obietnic, i ta nie została jeszcze spełniona. W koalicji 13 grudnia nie ma zgody na takie rozwiązanie. Jego wprowadzenia nie chcą Lewica i Polska 2050. Dlaczego kredyt 0% jest złą polityką publiczną? Dlatego, i to zostaje dowiedzione zarówno w Polsce, jak i na przykładach w innych państwach, prowadzi do zwiększenia cen mieszkań. W takim razie, dlaczego to jest PSL, zła polityka który, publiczna? No rozumiem, że ma dostęp do tych samych danych, co pani minister. Cały czas ten projekt forsuje. Nie wiem. Panie redaktorze, nie wiem. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz obwieściła w mediach społecznościowych, że środki na sfinansowanie kredytu 0% nie znalazły się w projekcie przyszłorocznego budżetu. Inne zdanie na ten temat ma premier. Okazuje się, że członkowie rządu nie są w stanie porozumieć się nawet co do faktów. Odpowiedzi pani minister w tej kwestii są nieprecyzyjne. I fakty są inne. Ja będę oczekiwał od pani minister zresztą wyjaśnienia, dlaczego w sposób bardzo właśnie nieprecyzyjny zinterpretowała naszą decyzję, w której pani minister uczestniczyła. W rządzie trwa przepychanka, a jasnej odpowiedzi na pytanie, jak pomóc Polakom w zakupie pierwszego mieszkania, nadal nie ma. Podobnie wygląda dyskusja nad przyszłością składki zdrowotnej. W ramach koalicji rywalizowały ze sobą cztery konkurencyjne projekty zmian. Ostatecznie wypracowano kompromis, który ani nie zadowolił w pełni żadnej formacji tworzącej rząd, ani nie przyniósł konkretnej ulgi dla przedsiębiorców. Patrząc na tych polityków, należy mieć daleko idące wątpliwości, czy oni mają jakiekolwiek poglądy. Bo jeśli ci daleko idący socjaliści dogadują się z ultraliberałami, żeby tworzyć wspólny rząd, po czym nie realizują żadnych reform, to znaczy, że oni nie mają poglądów, tylko mają chęć do tego, żeby rządzić i korzystać z fruktów władzy.
Wygodną wymówką dla ekipy Donalda Tuska tłumaczącą brak reform jest prezydent Andrzej Duda, który rzekomo uniemożliwia wprowadzenie zmian. Problem w tym, że ustawy nawet nie trafiają na biurko prezydenta. Fakty są więc takie, że największą przeszkodą dla koalicji 13 grudnia jest koalicja 13 grudnia. Maciej Strug, Republika. Organizowany przez Rafała Trzaskowskiego Kampus Polska Przyszłości dobiegł końca. Jak co roku sympatyzujący ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej goście przed młodą widownią snuli swoją wizję państwa. A o czym między innymi była mowa? Proszę samemu zobaczyć. Hejterski i upartyjniony Kampus Polska Przyszłości za nami, ale jego skutki mogą być długotrwałe. Na imprezie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego nie obyło się bez ataku na Kościół. Najpierw bym policzył klerowi pieniądze i uciął klerowi pieniądze tam, gdzie są brane niezgodnie z prawem. To kolejna zapowiedź walki z katolikami po próbach wycofania lekcji religii ze szkół, chociaż minister edukacji Barbara Nowacka ma pomysł. Ja o każdego katecheta chcę, za katechetę lub katechetkę świecką osobę chętnie zadbam, pomogę w przekwalifikowaniu się, pomogę w tym, żeby znaleźć możliwości pracy w szkole, bo to też ludzie, którzy bardzo często uczą innych przedmiotów. Co tam więc wieloletnie studia teologiczne? Pani minister każe się przekwalifikować i już. Część osób mówi, są dzisiaj inne ważniejsze rzeczy, bo sytuacja geopolityczna, bo wojna na Ukrainie, mówią, teraz najważniejsze jest bezpieczeństwo, musimy dozbroić armię i tak dalej. Czym, jeśli nie kwestią bezpieczeństwa, jest dzisiaj kwestia związków partnerskich? Na kampusie Polacy mogli wysłuchać też wykładni o obronności, bowiem związki partnerskie to kwestia bezpieczeństwa kraju. Czymże był więc Kampus Polska Przyszłości, jeśli nie indoktrynacją młodych ludzi i partyjniactwem? Prokuratura Okręgowa w Szczecinie umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 15-letniego Mikołaja F., syna polityk Platformy Obywatelskiej. Śledczy uznali, że nie stwierdzono udziału osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu. Śledztwo dotyczyło m.in. informacji opublikowanych przez dziennikarza Tomasza Duklanowskiego z Radia Szczecin. Pod koniec 2022 roku ujawnił aferę pedofilską. Sprawcą był mężczyzna związany ze środowiskiem zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej. Dziennikarz nie podał danych ofiary. Poinformował jedynie, że jedną z nich jest syn posłanki tej partii. W lutym 2023 roku 15-latek popełnił samobójstwo. Część polityków ówczesnej opozycji i sprzyjające im media łączyły tę tragedię z ujawnieniem afery pedofilskiej. Prokuratura w ciągu prawie półtorarocznego śledztwa nie stwierdziła udziału osób trzecich w tej tragedii. Sąd Najwyższy opublikował postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie religii w szkole. Zawiesił tym samym niekorzystne dla katolików rozporządzenie Ministerstwa Edukacji. Resort nie uznaje tej decyzji. Minister edukacji informuje, że powyższe zabezpieczenie nie wywołuje skutków prawnych, a wyżej wymienione rozporządzenie zostało wydane zgodnie z prawem i ma moc powszechnie obowiązującą od dnia 1 września 2024 roku. Przeciwko rozporządzeniu resortu edukacji protestowali katolicy, w tym katecheci. Zakłada m.in. ograniczenie liczby godzin religii w szkołach i łączenie w grupy klas z różnych roczników. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są niezwykle ważne, niezwykle potrzebne, żebyśmy mogli je w odpowiedni sposób też interpretować, ale mam naprawdę daleko idące obawy, że ci ludzie, którzy prawo rozumieją tak, jak sobie to oni wymyślą, że będą chcieli tutaj coś zmienić. Z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji nie zgadza się także Rzecznik Praw Obywatelskich. SOS dla Puszczy Białowieskiej. Las może czekać prawdziwa rzeź. Wkrótce pod piły mogą trafić ponad 100-letnie drzewa, ale drwale mają wyciąć także 300-letnie dęby. Projekt, który przewiduje tak drastyczną wycinkę w Puszczy Białowieskiej, przygotował Instytut Ochrony Środowiska na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Resort potwierdza te informacje. Wciąż trwają prace nad planem i nie podjęto jeszcze żadnych wiążących decyzji w tej sprawie. Nowy dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska, Marcin Stoczkiewicz, zapowiedział rewizję założeń dokumentu. Puszcza Białowieska jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z kolei dokument Ministerstwa Klimatu, mogący łamać standardy tej organizacji, kosztował już polskich podatników ponad 2 miliony złotych. Kardynał Kazimierz Nycz zabrał głos w sprawie nauczania religii w szkołach. Posłuchajmy. Co się dzieje teraz, no nie ma nic wspólnego z tym, co się nazywa rozmowami. I w związku z tym jest ta działalność episkopatu prawnicza. Wiemy, co się stało, wiemy, jak zadziałał Trybunał przedwczoraj. W każdym normalnym kraju, gdzie się szanuje tak zwane konstytucyjne instytucje,
Byłoby tak, że po takim orzeczeniu byłoby Roma locuta causa finita, czyli sprawa by przestała istnieć. Jak będzie u nas, tego nie wiemy, dlatego że respektowanie i Sądu Najwyższego i Trybunału jest takie, jakie jest i w związku z tym nie wiadomo, czy to zostanie uznane i wtedy się może zacząć, myślę, że oby się nie zaczął, taki, że tak powiem, galimatias w szkołach na poziomie kuratoriów, na poziomie miast i wiosek, czyli gmin wiejskich, w kwestii organizacji katechezy, bo jedni będą respektować to, drodzy to, ale tak jak mówię, oby się to nie stało. Natomiast musimy się tej sprawie spokojnie przyglądać i iść tą drogą, jako katecheci róbmy swoje. Łącznie około 1000 członków klubów Gazety Polskiej zjechało do Sulejowa, by dyskutować o bieżącej sytuacji Polski, nawiązywać nowe kontakty i nabrać inspiracji do dalszej pracy. Klubowicze tworzą rdzeń polskiego społeczeństwa obywatelskiego, który od lat działa na rzecz dobra naszej ojczyzny. Jeśli ktoś szuka okazji do dyskusji i wymiany poglądów na temat polityki krajowej, to lepiej mógł nie trafić. W panelu o nazwie Strefa Wolnego Słowa wzięło udział pokaźne grono dziennikarzy, których na co dzień można oglądać w Republice. Redaktorzy Tomasz Sakiewicz, Piotr Lisiewicz, Adrian Stankowski, Aleksander Wierzejski, Adrian Klarenbach. Każdy zabrał głos, a następnie uczestnicy mogli zadać kilka pytań. Bardzo często przyjeżdżają dlatego, żeby spotkać się z naszymi dziennikarzami. Dlatego, że to jest dla nich wejście do świata, z którym mają na co dzień kontakt, ale przez szklany ekran. Dzisiaj mogą się spotkać z nimi. No i chodzi też o to, że dzięki temu uważają, że współtworzą naszą telewizję. Przez to, że jest ten bezpośredni kontakt, że mogą porozmawiać, że mogą dać swoje uwagi. To są bardzo ważne głosy, to co dzisiaj usłyszeliśmy od klubowiczów. Wielka troska o to, co dzieje się z Polską. I wielkie poczucie, że Telewizja Republika jest dla wielu ludzi jedynym miejscem, gdzie mogą usłyszeć prawdę. Tak nam to wprost mówią. Tutaj w tej chwili bije serce wolności. O sprawach związanych z wyborami prezydenckimi, które odbędą się w przyszłym roku, rozmawiano w trakcie spotkania z byłym ministrem edukacji, profesorem Przemysławem Czarnkiem. Przede wszystkim porozmowy o Polsce, o tym, co będzie w najbliższych miesiącach, co będzie z wyborami prezydenckimi, ale też w jaki sposób, i wydaje mi się, że to było najbardziej kluczowe, w jaki sposób reagować dzisiaj na barbarzyństwo tej władzy, jak się jemu przeciwstawiać, jakimi metodami. I myślę, że sobie wiele wyjaśniliśmy tutaj z klubowiczami. W panelu dotyczącym sytuacji geopolitycznej Polski wziął udział ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Piotr Grochmalski. Klubowicze z zainteresowaniem wczytywali się w treść wystawy dotyczącej neoimperialnej polityki Rosji. Jej autorem jest Adam Borowski. Pokazuje, że w istocie istnienia Rosji, czy to tej białej, carskiej, czy bolszewickiej, czy tej, która się przepotwarzała od państwa Jelcyna po państwo Putina, tak naprawdę istota Rosji jest wciąż taka sama. To jest imperializm. Nie sposób pominąć niezwykle ciekawych spotkań pierwszego dnia zjazdu. W dyskusji na temat uzyskania reparacji od Niemiec wziął udział były premier Mateusz Morawiecki. Mamy zaplanowaną całą akcję w momencie, jak wyborcy znowu zdecydują się nam kiedyś powierzyć stery rządu, co trzeba zrobić, żeby na poziomie międzynarodowym zmusić Niemcy do takiego odpowiedniego zadziałania. Sami z siebie to oni na pewno nic nie zrobią. Zjazd to nie tylko okazja do wysłuchania i zadania pytań czołowym politykom. W przerwach między panelami można z nimi porozmawiać, czy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Które ze spotkań, który z polityków najbardziej ciebie urzekł? Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim zdecydowanie ze względu na dogłębną analizę polityki odnośnie Niemiec, konkretnie odnośnie reparacji wobec Niemiec. Chcemy jak najbardziej dyskutować. To, co się teraz dzieje, jest to po prostu bezprawie. Dlatego ja tutaj przyjechałem z taką małą kontynuacją dla Piotra Lisiewicza. To, co tutaj mamy na tej tabliczce, prawda? I mam nadzieję, że wszyscy klubowicze będą to popierać. Bardzo się cieszę, że tutaj mogę być. Są naprawdę wspaniali ludzie, patrioci, ludzie związani naprawdę z polskością, z korzeniami polskimi.
A już dziś wieczorem, w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej, odbędzie się specjalny koncert pod kierownictwem barda Pawła Piekarczyka. Będziemy się starać przypomnieć piosenki napisane w obozach koncentracyjnych. No, 22 piosenki się przewidzieliśmy do tego koncertu. Koncertu śpiewanek. A później, jak już ktoś wytrzyma nasze śpiewanki, to mam zagrać Rapsodię Drugowojenną. Patrząc na liczbę dyskusji o naszej ojczyźnie i zaangażowanie uczestników, śmiało można stwierdzić, że to właśnie tu, dziś w Sulejowie, bije patriotyczne serce Polski. Sulejowa, Łukasz Żmuda, Republika. Tuż przed 85. rocznicą niemieckiego ataku na Polskę, niemiecki dziennik pisze, że nasz kraj zbroi się tak, jakby znów miał zostać zdradzony. Chodzi o polskie wydatki na obronność od czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, ustalonych na 4% PKB. Niemcy, które wciąż mają problem z wydawaniem nawet 2% PKB na obronność, zarzucają Polsce, że zachowuje się tak, jakby była zdana na siebie w przypadku wojny. Tuż przed rocznicą zdradzieckiego ataku Niemiec na Polskę, Frankfurter Rundschau pisze o najwyższych w NATO polskich wydatkach na obronność. Polska przeznacza 4% PKB na obronność, tak jakby była zdana na siebie w przypadku wojny i nie mogła liczyć na traktatowe wsparcie swoich partnerów w sojuszu, jakby mogła zostać zdradzona, jak to miało miejsce po 1 września 1939 roku. Bo dziś Berlin coraz częściej daje do zrozumienia, że chce przejąć odpowiedzialność za obronę Europy Środkowo-Wschodniej. Niemcy sami mają Bundeswehrę w Zgliszczach. Ich najbliżsi współpracownicy polityczni nie przeznaczają nawet 2% PKB na obronność, chociaż to jest wymóg NATO, a mają pretensje do graniczącej z Rosją i Białorusią Polski, że po prostu dba o swoje bezpieczeństwo. Rekordowe wydatki na armię rozpoczęte w czasach rządów PiS miały zbudować siłę Wojska Polskiego jako podstawę obrony wschodniej flanki NATO. Dlatego nasza armia miała się wzmocnić zarówno liczebnie, jak i w pochodzący ze Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej nowoczesny sprzęt wojskowy. Tak się dzieje, że kontrakty, które zostały przygotowane za czasów, kiedy byłem ministrem obrony narodowej, nie są podpisywane. Ja nie odpuszczę. Ja będę pytał, będę wywierał presję. Problem w tym, że koalicja Tuska niespecjalnie się spieszy z wprowadzaniem w życie wynegocjowanych przez poprzedni rząd kontraktów. Wygląda na to, że obecne władze mają problem m.in. z wprowadzeniem w życie umów na polonizację i produkcję w Polsce czołgów K2 czy zakup 500 amerykańskich wyrzutni rakiet HIMARS. Odwlekanie realizacji umów, które wcześniej zostały podpisane, jest wyraźnie działaniem na szkodę bezpieczeństwa kraju. Powstaje pytanie, czy koalicji 13 grudnia nie chodzi o zmianę sojuszy z bliskich Zjednoczonej Prawicy Stanów Zjednoczonych na tradycyjnego sojusznika Donalda Tuska Niemcy. Niemiecka armia od lat ma problemy z finansowaniem, modernizacją i stanem technicznym wyposażenia. Nawet zapewnienie ochrony Litwie, gdzie cały kraj ma niecałe 3 miliony ludzi, gdzie ma stacjonować jedna brygada. To jest największe wyzwanie obronne, przed jakim staje państwo niemieckie. 80-milionowy kraj. Dziś wszystko wskazuje na to, że Niemcy, mimo szumnych zapewnień o przejmowaniu odpowiedzialności za obronę Europy Środkowo-Wschodniej, póki co nie mają na to siły. Tymczasem już od 5 dni trwają, jak na razie bezskutecznie, poszukiwania sterowanego przez Moskwę drona kamikadze, który naruszył przestrzeń powietrzną Polski. Rząd kompletnie nie jest zainteresowany tym, że gdzieś na naszym terytorium może leżeć śmiertelnie niebezpieczna broń. Gdy podobna historia wydarzyła się podczas rządów Zjednoczonej Prawicy, politycy Donalda Tuska wzywali do dymisji szefostwa MON. Dziś milczą. Radosław Jankiewicz, Republika. Oko za oko, ząb za ząb. To nowa strategia ukraińskiego dowództwa, które jednoznacznie odrzuca politykę czerwonych linii i jasno deklaruje – żadnych skrupułów. Po rosyjskim ataku na Charków, w którym zginęło 7 cywilów, Kijów przeprowadził atak rakietowy na rosyjski Białgorod. Według oceny szefa NATO, Ukraina ma pełne prawo do obrony na własnych zasadach. Kolejny wstrząsający atak Rosjan. Zrzucili na Charków naprowadzane bomby o potężnej sile.
Uderzyli w blok mieszkalny, park i ulice pełne cywilów. Zabili 7 osób, w tym 14-letnią dziewczynkę. 14 lat rybunku, tylko żyć. Dziecko miało zaledwie 14 lat, całe życie przed sobą. Ona właśnie straciła ojca, zaginął w obwodzie donieckim. Właśnie doszliśmy do siebie po tych wiadomościach, a teraz to. Po prostu nie da się tego przeboleć. Jak to możliwe? To proste, to nie was Świat potępił zbrodnie, eksperci wyrazili oburzenie, ale Kijów po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny odpowiedział Moskwie bardzo jednoznacznie. Kilka godzin po ataku na Charków Ukraina zbombardowała rosyjski Białgorod. Oko za oko. To żachliwi. To są straszne, ohydne rosyjskie uderzenia bezpośrednio na bloki, na park miejski. Rosja na pewno zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za całe swoje zło. Ale każdy na świecie musi pamiętać, że najskuteczniejszą taktyką jest zapobieganie działaniu zła. To powstrzymanie zła to broń dalekiego zasięgu. Rakiety, które będą w stanie sięgnąć nie tylko magazynów na tyłach rosyjskiego frontu, ale też rosyjskich lotnisk w głębi Rosji, na których stacjonują bombowce atakujące Ukrainę. Bo to pozwoliłoby Ukrainie zachować potencjał bojowy, zachować również to, co udało im się zdobyć w obwodzie kurskim i ograniczyłoby możliwości rosyjskiej odpowiedzi. Ważne jest też ciągłe szkolenie żołnierzy, którzy wchodzą do walki na froncie. Grupa kontaktowa krajów wspierających Ukrainę dyskutowała na ten temat wielokrotnie. Pojawiły się nawet deklaracje o wysłaniu instruktorów na Ukrainę. Finalnie misja ma być realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że szkolenie będzie jak najbliżej Ukrainy, ale nie na terytorium Ukrainy, nie na ukraińskiej ziemi, ale placówka w Kijowie zostanie otwarta, aby zapewnić najlepszą koordynację z Ukrainą i naszymi partnerami. Ukraińcy kontynuują natarcie w obwodzie kurskim. W ciągu ostatniej doby mieli zająć kolejne 3 miejscowości. Według Kijowa to strefa buforowa i fundusz wymiany. Rosyjscy żołnierze brani do niewoli są wymieniani na ukraińskich jeńców. Kamil Trzaska, Republika. Rząd Zjednoczonej Prawicy w 2023 roku przygotował wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie tragedii smoleńskiej. Polska chciała zasądzenia od Rosji 80 milionów euro na rzecz Skarbu Państwa i kolejnych prawie 100 milionów euro dla rodzin ofiar. Jak ujawnił Antoni Macierewicz, skierowanie wniosku do Trybunału zablokował na początku tego roku Radosław Sikorski. Część pierwsza tego wniosku mówi o tym, że obowiązkiem na skutek decyzji Trybunału Praw Człowieka Federacji Rosyjskiej jest zwrócenie Polsce wraku oraz wszystkich materiałów dowodowych będących własnością Polski. No tu chodzi między innymi o tak zwane czarne skrzynki, ale także o inne elementy, które są istotnym materiałem dowodowym. Obecny rząd, obecna formacja, dotyczy to także niestety obecnych prokuratorów. Uniemożliwiają, blokują zwrócenie przez Rosję przetrzymywanych przez nią materiałów dowodowych, które są fundamentem niezbędnego badania. Mówiąc krótko, decyzja pana Donalda Tuska przekazana przez pana Sikorskiego, żeby Trybunał Praw Człowieka nie zajmował się wnoszeniem tej sprawy przeciwko Rosji, oznacza, że chronią oni Putina, chronią Rosję, chronią ich przestępczą działalność od 14 lat pozbawiających Polskę swojej własności. A wieczór Republiki trwa nadal. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Dziś obchodzimy 44. rocznicę porozumień sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność. W Gdańsku prezydent Andrzej Duda odznaczył bohaterów tamtych czasów. W kalendarzu koniec wakacji, a w pogodzie wcale nie. Czeka nas bardzo ciepła niedziela i równie ciepły początek roku szkolnego.
Tragiczny wypadek na ekspresowej S8 w Dolnośląskiem. Dwie osoby zginęły na miejscu w zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Zderzenie było tak silne, że obydwa samochody wypadły z drogi. W Volvo podróżowały cztery osoby, dwie z nich zginęły na miejscu. Pozostałą dwójkę zabrano do szpitala. Osoby podróżujące Fordem nie odniosły obrażeń. Oba samochody jechały w kierunku Warszawy. Według wstępnych ustaleń policji wypadek spowodowała nieprawidłowa zmiana pasa przez kierowcę Volvo. Teraz prokuratura weryfikuje tę wersję. Przez kilka godzin trasa w kierunku stolicy była całkowicie zablokowana. 19-letni mieszkaniec Warszawy postanowił wybrać się na Pomorze w odwiedziny do znajomego i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że samochód, którym podróżował, ukradł własnym rodzicom. Ale to nie wszystko. Po drodze co najmniej dwa razy tankował paliwo, za które nie płacił. Mężczyzna został zatrzymany przez policję dopiero w Lęborku w Pomorskiem. W trakcie kontroli okazało się, że ma zasądzone 3 zakazy prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. A i rodzice na pewno dodadzą coś od siebie. A to już najlepsi czworonożni funkcjonariusze z Lubelszczyzny. Kodak i Rep wygrali eliminację 21. kynologicznych Mistrzostw Polski w Lublinie i we wrześniu będą startować w finale ogólnopolskim. Teraz jak widać mocno trenują przed walką o Mistrzostwo Polski. Ich opiekunowie mówią, że to niezastąpieni i niezawodni towarzysze w policyjnej służbie. Pomagają m.in. w patrolowaniu ulic, tropieniu materiałów wybuchowych, odnajdywaniu narkotyków i poszukiwaniu zaginionych. Bez Kodaka i Repa wiele przestępstw nie zostałoby wyjaśnionych, a ich sprawcy nie trafiliby za kratki. To zuchy. 44 lata temu, 31 sierpnia 1980 roku w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostały porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. Stało się to zaczątkiem 10-milionowego ruchu, który przyczynił się do upadku komunizmu w Europie. Dziś w uroczystościach rocznicowych podpisania porozumień sierpniowych wziął udział prezydent Andrzej Duda. Stoczni Gdańskiej to miejsce, symbol przemian ustrojowych w Polsce. To właśnie przy niej 31 sierpnia 1980 roku ogłoszono zakończenie strajku i podpisanie porozumień. Władza ta narzucona przez Sowietów, ta władza, która swoje źródło czerpała z tamtego aparatu sowieckiej represji, musiała się ugiąć i podpisać umowę tak naprawdę ze społeczeństwem. Strajk trwał 2 tygodnie. Robotnicy nie zważali na konsekwencje, choć mieli w pamięci tragiczne wydarzenia z grudnia 1970 roku. To właśnie 17 grudnia wojsko bez ostrzeżenia otworzyło ogień do protestujących robotników. Zginęło 45 osób, ponad 1100 zostało rannych, a 3000 bestialsko pobito, a następnie aresztowano. Pisanie porozumień sierpniowych 44 lata temu było początkiem unikatowego, ale też wyraźnego w swoim obliczu związku zawodowego, ruchu społecznego, jakim była Solidarność, związku, który postrzegał wolność i pragnienie tej wolności w kategoriach całej grupy społecznej Polaków i wolności w przywiązaniu do tradycji i wartości. Działacze ostatecznie doprowadzili do podpisania porozumień sierpniowych. Wśród 21 postulatów należy wyróżnić powołanie nowych samorządowych związków zawodowych, a także ograniczenie cenzury i zwolnienie więźniów politycznych. Wydarzenia sierpnia 80 roku to jedne z najważniejszych wydarzeń w historii naszej ukochanej ojczyzny. Tak ważne, abyśmy stali na posterunku jako członkowie Solidarności i oprócz dbania o sprawy pracownicze dbali o naszą piękną historię. Na fali sukcesu strajku upadł rząd Edwarda Gierka i zawiązano NSZZ Solidarność, do którego dołączyło 10 milionów obywateli. Powszechne zainteresowanie ruchem stanowiło zagrożenie dla komunistycznej władzy i dlatego karnawał Solidarności zakończył się 13 grudnia 1981 roku, w dniu wprowadzenia stanu wojennego. Konrad Chmioła, Gdańsk, Republika. Polska zrezygnowała ze starań o reparacje od Niemców. Tak wynika z informacji przekazanej przez rząd w Berlinie. To zaskakujące, bo jeszcze kilka miesięcy temu w odpowiedzi na podobną interpelację posła Prawa i Sprawiedliwości gabinet Donalda Tuska stwierdził coś odwrotnego. Dla Niemiec reparacje to temat zamknięty. Z punktu widzenia rządu federalnego nie istnieją żadne zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego, ani zobowiązania prawne innego rodzaju do wypłaty Polsce odszkodowań po II wojnie światowej. Kwestia reparacji jest zamknięta, brzmi odpowiedź na drobne pytanie grupy parlamentarnej AfD. Czytamy w komunikacie na stronie internetowej Bundestagu. Co się dziwić, gdy poplecznik niemieckiego rządu i zarazem polski premier Donald Tusk kilka miesięcy temu mówił.
W sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przez wiele lat skrupulatnie pracował nad analizą strat wojennych. Z przygotowanego raportu wynika, że Niemcy są winne Polsce ponad 6 bilionów złotych odszkodowania. Skoro Donald Tusk łatwą ręką oddaje Niemcom należne nam pieniądze, to może właśnie z tego powodu otrzyma nagrodę. Wprost z niemieckich rąk i z laudacją w wykonaniu samego kanclerza Niemiec. Oficjalnie przyznana będzie za walkę z autorytaryzmem. Krążą jednak domysły, że powodem jest uległość wobec Niemiec. Für Deutschland. Skąd uległość Donalda Tuska wobec Niemiec? Mówił o tym na naszej antenie Arkadiusz Mularczyk. Wsparcie, które otrzymał Tusk i Platforma Obywatelska, ale też które do dzisiaj jakby otrzymuje chociażby te fundacje, granty na te kampusy, to jest to coś, co widzimy, ale to jest też wielka polityka, wielkie soft power, które Niemcy mają w Polsce. To są setki dyplomatów, różnego rodzaju think tanki, fundusze, fundacje, media niemieckie. No po prostu Niemcy kolonizowały Polskę i nadal kolonizują Polskę. Donald Tusk nie zostałby premierem, gdyby nie wsparcie Niemców. Oczywiście w tle jest również polityka Berlina w Brukseli i polityka Komisji Europejskiej wobec Polski. Tusk nigdy nie byłby premierem, gdyby nie wsparcie Niemiec. I stąd dzisiaj on wie, że on po prostu nie może podskoczyć swoim mocodawcom, ludziom, którzy go zainstalowali w Polsce i którzy go cały czas w jakiś sposób promują. Zresztą Platforma Obywatelska jest w największej frakcji w Parlamencie Europejskim, Europejskiej Partii Ludowej, która no, rządzi, kieruje w pracami Parlamentu Europejskiego, ale też ma największy wpływ na Komisję Europejską. Tak więc no, Polska dzisiaj jest w rękach człowieka, który jest w pełni zależny i środowiska, które jest w pełni zależne od Niemiec. Do trzech razy sztuka. Tak mawiali wszyscy z otoczenia Bartłomieja Kubkowskiego, który właśnie po raz trzeci podjął próbę przepłynięcia wpław Bałtyku z Polski do Szwecji. Wyzwaniu poświęcił szczytny cel – zbiórka pieniędzy dla dzieci chorych na raka. I chociaż mistrz Polski w pływaniu przerwał trasę, zebrał ponad 100 tysięcy złotych na walkę z nowotworem. Mrzeżyno w województwie zachodniopomorskim. W tej maleńkiej nadmorskiej miejscowości Bartłomiej Kubkowski rozpoczął swoje wyzwanie, a polegało ono na przepłynięciu 170 km w linii prostej z Polski do Szwecji. Sportowiec chciał tego dokonać w mniej niż 60 godzin i to bez snu czy dotykania łodzi. Obok niego płynęła ekipa asystująca. Ruszamy z niedzieli na poniedziałek między północą a godziną 5 rano. Oczywiście z wieloma zmianami, z wieloma problemami, pogodą daleką od ideału. Wyczyn Kubkowskiego okazał się równie idealistyczny. Na 71 kilometrze sportowiec przerwał trasę. W mediach społecznościowych tłumaczył, że czuł się źle i nie przyjmował już posiłków. Niemniej cel, z jakim płynął, przyświecał mu do końca, a ten był niezwykle szlachetny. Płyniemy dla dzieci z Fundacji Cancer Fighters, dla dzieciaczków małych, które codziennie walczą z chorobą nowotworową. Mistrz Polski liczył, że uda się zebrać milion złotych. Ostatecznie darczyńcy wpłacili ponad 100 tysięcy, ale to i tak ogromna kwota. Tym bardziej, że ziarnko do ziarnka zbierze się miarka. W poprzednim roku pływak zebrał ponad 300 tysięcy złotych, a za pierwszym razem również 100 tysięcy. I cóż, że ze Szwecji. Bartłomiej Kubkowski nie mówi nie i za rok planuje kolejne podejście. Chce zostać pierwszym w historii Polakiem, któremu uda się przepłynąć Bałtyk w pław. Poprzeczka jest wysoko zawieszona, ale z takim zapałem na pewno kiedyś się uda. Czas rozłożyć skrzydła, a te są iście kosmiczne, do tego ogromne i wytrzymałe, bo stanowią kluczowy element sondy Europa Clipper. To największy statek kosmiczny, jaki NASA kiedykolwiek zbudowała do eksploracji planetarnej, a ta rozpocznie się już 10 października. Taka sonda nie mogłaby wystartować bez skrzydeł wyposażonych w panele fotowoltaiczne. Każde z nich ma ponad 14 metrów szerokości i 4 metry wysokości. Skrzydła giganty mają za zadanie pochłonięcie jak największej ilości światła słonecznego, aby dolecieć do Europy, jednego z księżyców Jowisza. Gorące słońce ma napędzić sondę i pozwolić jej pracować w ekstremalnie niskich temperaturach, które mogą wynieść nawet minus 240 stopni Celsjusza. Na razie inżynierowie NASA wciąż prowadzą testy odporności statku na promieniowanie i dmuchają na zimne. My w luzie też dmuchamy i trzymamy kciuki, żeby start misji był udany. W słońcu i w deszczu, w górach i na nizinach, solo i parami pokonali tysiące kilometrów. Odwiedzili dziesiątki miejsc w Europie i z niejednego pieca jedli chleb. Kto taki? Uczestnicy 24. Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, który dojechał do Wrocławia.
To wyjątkowa inicjatywa, której celem jest podniesienie świadomości patriotycznej, propagowanie prawdy i pamięci historycznej. Od 16 sierpnia motocykliści podróżowali szlakiem zwycięstw polskich żołnierzy walczących na froncie zachodnim II wojny światowej. W ten sposób oddano hołd tym, którzy na obcej ziemi walczyli i ginęli za wolność waszą i naszą. Szlakiem walk polskich sił zbrojnych na zachodzie, konkretnie dywizji generała Maczka, brygady Sosabowskiego, ale także po drodze odwiedziliśmy niemieckie obozy zagłady w Auschwitz, w Polsce, w Mauthausen w Austrii, Dachau w Niemczech. Wszędzie tam były modlitwy, złożenie wieńców, prelekcje historyczne. To nie jest rajd hotelowy, to nie jest rajd trzygwiazdkowy, ale gdyby taki był, to pewnie ci ludzie by nie jeździli, bo to jest taki rzeczywiście charakter tego rajdu, że mamy się zmęczyć. Ale jedziemy szlakiem tych, którzy walczyli o Polskę. Uczestnicy rajdu zakończyli doroczne wydarzenie pod pomnikiem ofiar zbrodni katyńskiej we Wrocławiu. Teraz podróż do Suchowoli na Podlasiu. W 1775 roku kartograf i astronom królewski Szymon Sobierajski określił ją mianem miejsca, gdzie krzyżują się linie łączące najdalsze punkty Europy. Od tamtej pory miasto jest oficjalnie uznane jako środek Starego Kontynentu. I to tu na świat przyszedł błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Mało kto wie, że ksiądz Jerzy urodził się jako Alfons Popiełuszko, a imię na Jerzy Aleksander zmienił dopiero, gdy skończył 23 lata. Wtedy jeszcze nie był znany ze swojej charyzmy, ale z niezłomności już tak. Suchowola jest dumna ze swojego kapłana, który w czasach komunizmu został kapelanem Solidarności. Już 7 i 8 września odbędą się uroczystości z okazji 77. rocznicy urodzin księdza. Główne wydarzenia będą miały miejsce we wsi Okopy, gdzie się urodził. Sierpień wprawdzie się kończy, ale to nie oznacza końca lata. Synoptycy ostrzegają, że wrzesień, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie suchy i upalny. Wysokie temperatury wrócą do Polski już z początkiem tygodnia. A jak Polacy spędzali wakacje i czy w związku z iście wakacyjną pogodą mają jeszcze jakieś wakacyjne plany? Na te pytania odpowiedzi szukała nasza reporterka. Kto nie lubi upałów, będzie mógł od nich odpoczywać jeszcze kilkadziesiąt godzin. Z początkiem tygodnia z nieba znowu poleje się żar. Od wtorku będzie już znacznie cieplej, z temperaturami od 27 na Pomorzu, około 28-29 w centrum i najcieplej na południu do 31 stopni. Także najbliższy tydzień zapowiada się przede wszystkim suchy, słoneczny, no i upalny. W poniedziałek rozpoczyna się nowy rok szkolny. Ale nie kończy się lato. A jak Polacy spędzili wakacje lub czy mają jeszcze plany na wrześniowy, słoneczny wypoczynek? Mam plany i lecę do Albanii. Byłam nad morzem, skorzystałam z pięknej pogody, potem byłam na swojej pięknej działce, także wszystko jest w porządku. Pojedziemy do Chorwacji właśnie za kilka dni. Zaliczyłem wakacyjny objazd po kraju. No chociaż spontaniczne wakacje może za granicę chętnie bym zaliczył. I choć wakacje się kończą, to lato z nami zostanie. Także we wrześniu. Także w przyszłym miesiącu możemy się bowiem spodziewać fali upałów. Anna Garka, Republika. To będzie ekscytująca jesień w Republice. Nasza stacja zaprezentowała nowe propozycje programowe i nowe, choć doskonale znane twarze, które dołączają do naszego zespołu. Wszystko dla Państwa, naszych drogich widzów, z podziękowaniami za zaufanie, którym nas obdarzyliście. Jesienią tego roku Telewizja Republika zmieni się nie do poznania. Nowa siedziba, nowoczesny budynek w samym centrum Warszawy, a przede wszystkim nowa ramówka. Ramówka, która rozpocznie dzień w Telewizji Republika jeszcze wcześniej. Zaprosiliśmy dziennikarzy, gospodarzy nowych pasm. Razem z Państwem budujemy dom wolnego słowa, budując nową ramówkę Telewizji Republika. I to już wszystkie informacje na dziś. Zachęcam jednak do pozostania z Telewizją Republika. A jutro od godziny 4 rano specjalne wydanie Republiki z Westerplatte i uroczystości rocznicowych wybuchu II wojny światowej. Proszę być z nami. Życzę spokojnej nocy i do zobaczenia.